Ej, ja się nie dziwię, że Ginold mówi, że wytrzymał 7 minut, nie? O czym ja to mówiłem? Nieważne. O, ja dole. Widziałem to, ale jakby ci pokazał fakturę, wiedziałbyś, dlaczego tak jest. Ej, dajcie tego disa, błagam. Ej, ja muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć. Ginold mówi, że nie dał rady. Dziś, zanim ruszymy z gadżetami, mam dla was ważną informację. Jak zapewne wiecie, ostatnio kupiłem mojemu dziadkowi nowy skuter i w związku z tym wspólnie postanowiliśmy, że oddamy jego stary skuter w jakieś dobre ręce. A powiedziałem widzami i bliskich, bo wasze historie są tak poruszające, że ja chciałbym przygotować nagrody dla więcej niż jednej osoby i żeby to było jeszcze coś innego od skutera, nawet jeżeli będą to drobne rzeczy, żeby jak najwięcej osób było szczęśliwych. Uda się. Dajcie znać, czy pomysł wam się podoba, a... Widzowie, uwierzcie mi, ja was tak kocham, z całego serca chciałbym, żeby każdy zgarniał te kosy, ale no niestety, nie da się, jeżeli żaden z was nie będzie używał tego kodu na stronie GeForce Kings i gwarantuję, że każdy, kto subskrybuje ten kanał, jest bliski wygrania czegoś ekstra na każdym streamie. Dziękuję, że jesteście. Proszę was, subskrybujcie ten kanał. Tymczasem w dzisiejszym odcinku testujemy miniaturowe gadżety skin. Bo nawet małe rzeczy potrafią cieszyć i potrafią się przydać. Jedne na przykład... Na przykład mój... Nie. Dziś bez spoilerów. Dzięki, Kapi. Oglądajcie do samego końca. Tak czy siak, jak lubicie takie odcinki, zostawcie łapkę, strzelcie suba i pamiętajcie, że nowe odcinki zawsze w środę o 15 i w sobotę o 10. A teraz... I zaczynamy. O kurwa. Dziękuję za suba! Dziękuję! I właśnie teraz oglądamy Disa, bo Dis jest fajny! I ten jego kanał jest taki super, że dziś będziemy testowali gadżety! Ale tylko te małe! Hurra! Ci nie da tak. Gadżet numer jeden idealnie definiuje miniaturowe gadżety. A skąd to wiem? Bo nawet go nie zauważyliście, a kosztował nas zaledwie 8 zł i cały czas stał na tamtej półce. A cóż takiego może się kryć za 8? Nie no, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. 8 zł w takim opakowaniu. Powiem wam, że jest to dość ciekawe i jak dobrze pamiętam, zamówiłem kilka sztuk takich właśnie malutkich wtyczek do USB. Ale co one robią? Patrzcie na to. To są miniaturowe żaróweczki, które możecie wsadzić do dowolnego USB, w tym powerbanka. I spójrzcie na nie. Ja bym mu to wsadził w... Jak dużo one światła dają, a jak malutkie one są. To może zgaśmy światło. No. Ej, widać mnie? Widzisz mnie, Przemo? No stary, ej, to ma moc. I czajcie, to 8 zł. Nie za jedną, a za 20 takich małych żaróweczek. Więc jakim... O kurwa. Za ten przedmiot zapłaciliśmy 40 zł i 70. No chodź, oglądasz to samo co Ginold, no bo Ginold robi piki po 5 koła i chciałem to robić jak on. Plus 7 groszy. Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale z tym będziecie szczęśliwi w trakcie liczenia czasu. To serio jest fajne i malutkie. A to, co jest w środku, to taka właśnie malutka kostka. No nie, no ale to jest content dla 11-latków, nie? I oczywiście ona będzie służyć do liczenia czasu, tylko w jaki sposób? O, wzięliśmy czerwoną wersję. O, musi udawać. Ale jest ładniutka, patrzcie. No i... Okej, jest low. I co się stanie, jak dam na przykład... Aha, bo to ma swoją czułość. I patrzcie, teraz jest 15 minut, bo 15 minut jest na górze. Spoko. Naprawdę spoko. Przemoczy... Dobra, niech mi ktoś powie... O, w tym gadżecie? Po tym gadżecie stałeś się fanem kostek. Tak, ja zawsze kostki lubiłem. Tak? No. To idealnie, bo mam bardzo nietypowe kostki, chociaż nie wiem, czy możemy to nazwać kostkami, ale zapłaciłem za to 31,59 i to posłuży nam do czegoś wspólnie, Przem. Pa to, chłopie, pa co zamówiłem. Podwójny. A jak oglądałeś takie z Marvela rzeczy, to wolałeś Spundermana czy Venuma? Wiadomo, że Spidermana. Jak oglądałeś takie z Marvela rzeczy, to wolałeś Spundermana czy Venuma? Wiadomo, że Spidermana. A ja zawsze wolałem Venoma. No i elegancko mamy i Spidermana, i Venoma w formie kostek, które coś robią. Czy ty to kiedyś gdzieś widziałeś, Przemo? Nie. To poszło wiralem w internecie, ja widziałem kilka razy właśnie takie rzeczy. I to jest taka gra w stylu, no właśnie, tutaj to jest. Tu masz na przykład papier. Tutaj też masz papier, tutaj masz nożyce, tutaj masz kamień. No i to jest gra w kamień, papier, nożyce. Tylko ja muszę dojść do tego, jak to działa. A, tak, to trzeba chyba zatrzasnąć na twarzy Venoma. I na Spidermanie jest tak samo. Mamy kamień, papier, nożyce, wszystkie opcje tutaj. I tutaj tak samo. Musimy to zatrzasnąć na drugiej stronie.
Patrzcie, tutaj jak się zdejmie głowę, to też są symbole. O, i tutaj można ustawić różne. Jest, ja sobie dam taki tym razem. Uwaga, 3, 2, 1. Chyba wypiję do Mestosa. Widzieliście to? Zobaczcie to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Były wybrane nożyczki? No kamień po kamień. A tak, racja, kamień po kamień, nożyczki. Jak sami widzieliśmy, wiedziałem od początku. To nie tak, że złapałem przez chwilę brain laga. To nie tak, że złapałem przez chwilę brain laga. O czym ja to mówiłem? Nieważne. O, ja dole. Nie, dobra. Nie. Ja pierdolę. Nie. Ja pierdolę. Dobra. Fajny, nie? Następny nie. Gadżet. Koniecznie zwróćcie swoją uwagę teraz na ten gadżet, bo to... O, a propos zwracania uwagi, to Kostka właśnie zwróciła uwagę, że timer dobiegł końca i jak słyszycie po 15 minutach, mamy pikanie. Dość głośne. Ale wracając do gadżetu, to co mam na myśli, to to, że to może być rzecz serio opłacalna. Kosztowała nas 32 zł od sztuki i zamówiłem dwie sztuki, bo uważam, że mogą mi się przydać pod warunkiem, że działają dobrze, a to sprawdzimy w... Opłatę wam leczenie, spokojnie. W tym miejscu powiem wam więcej, ja mam podobną rzecz w domu i zapłaciłem za nią o wiele więcej. I jak widzicie, ta rzecz jest naprawdę niewielkich rozmiarów, a po wyjęciu z pudełka pierwsza sztuka prezentuje się właśnie tak, jest malutka i ślista. I czy to wam czegoś nie przypomina? Zgadza się. W jednym z poprzednich odcinków mieliśmy kontroler, który był z firmy HBDU i to był chyba model 02, coś takiego. I taki kontroler w tym momencie kosztuje około 80 zł. Zatem daliśmy 32, więc był ponad dwukrotnie tańszy, a... Ej, ja się nie dziwię, że Ginold mówi, że wytrzymał 7 minut, nie? Ja pierdolę, dobra, jeszcze jeden odcinek, ale to się nie da dłużej. Dosłownie za moment rozpoczyna się rok szkolny i nie wiem jak wy, ale ja nie do końca się czuję na to gotowy, tak więc... Weź te zakazane, a Ginold to ogląda, ale dobra, ja tego nie oglądałem. Na dzisiejszy odcinek zamówiłem to z chińskiego internetu, a są to zakazane gadżety z Chin. Jednak zakazane w trochę inny sposób niż w tych odcinkach, bo tutaj prawo nie zabroni ci ich kupić, ale twoja babcia, która chodzi do kościoła co niedzielę, może mieć coś przeciwko. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Ej, w sumie moja babcia może to oglądać. Babciu, przełącz na jedynkę! Powtarzam, przełącz na jedynkę! Na bank nie przełączy. Mam za to przekichane, jak za tatuaż na szyi. Jest po mnie. Więc tak, widzowie, przez te rzeczy nadstawiam karku na potrzeby internetu. Więc jeśli wy jako internet to doceniacie, to zostawcie to jak najwięcej łapek w górę i strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Gadżet numer jeden to coś, za co zapłaciliśmy 22 zł, ale może nie być on mile widziany na lekcjach, na przykład lekcjach religii. Bo to, co czeka w środku, to jest takie akcesorium trochę do cosplayu. Ej, ja myślałem, że to będzie wygląda z plastiku, a to jest mięciutkie, z takiej gąbeczki. Okej. I do tego mamy taką opaskę i to jakoś trzeba razem poskładać. A, już widzę, opaskę trzeba przełożyć tutaj i z drugiej strony... Jakbym miał syna i on by przyszedł, powiedział, że ogląda to, dałbym mu kurwa siatkę, reklamówkę z Biedronki, jednego kubusia, kromkę chleba, lizaka, wsadziłbym go kurwa w autokar do Bułgarii na jakąś wycieczkę, powiedziałbym, że zaraz tatuś przyjdzie i bym się kurwa przeprowadził. Tutaj owieczki. Proszę bardzo, według mnie wygląda przecudownie, przecudownie wygląda, no ale tak jak mówię, nie na wszystkie lekcje może się to nadawać. W zasadzie nie wiem, do czego to się może nadawać, ale kupiłem to, bo pasowało do odcinka, okej? Okay? I dla memów. O, wiem do jakich memów! Kiedy ona mówi ci, że masz się nie martwić, bo to tylko kolega. Ty. Gadżet numer dwa również nie był drogi. Na waszym stole. A to, co jest w środku, nieźle zabezpieczone styropianem, bo to powinno być coś ceramicznego, więc fajnie, jeżeli by nie było rozbite i nie było rozbite. A jest to taka właśnie ceramiczna laleczka voodoo, która do czegoś służy. W sensie nie tylko do tego, żeby włożyć tu włosy baby od matmy i wbijać jej szpilki. Nie, to nie tylko do tego. Choć szpilkę byłoby w to chyba ciężko wbić. Bo tu, moi drodzy, mamy taki metalowy element, który wkłada się tutaj. I potrzebujemy jeszcze tego, czyli kadzidełka. Nie, hartuję się do nowego odcinka, Bungie, spokojnie. Musimy teraz to oglądać, bo ostatnio mnie kręci, ja muszę mu dowodnić, że jest coś dużo gorszego od Bungie, żebyście mogli oglądać Bungie ze mną normalnie. I to powinno wyglądać fajnie z kadzidełkiem w środku. Wezmę takie, włożę je tutaj. Nie wiem, czy ono nie jest za duże.
trochę pomniejsze. I po chwili kadzidełko mamy odpalone i teraz powinien zacząć wydobywać się z niego dym, który po chwili, jak widzicie, zaczyna wydobywać się z oczu i ust naszej laleczki. No i musicie przyznać, że wygląda to całkiem creepy, co nie? O, jak się doświetli z tyłu! Stary, teraz to wygląda całkiem nieźle. Widzowie, ja wiem, że nie każdy ma takie akcesorium jak dziewczyna, ale spokojnie, prędzej czy później większość z was się dorobi i wtedy ta dziewczyna może wam powiedzieć... Weź, no podrap mnie po plecach. I wtedy kupcie ten gadżet. Ohohoho, stary, jakie to jest potężne. Słyszysz ten dźwięk? Potrzebuję drugich, sekunda. Przemówisz, co jeszcze mówią dziewczyny? Co? Pomóż mi z tym, mam za długie tipsy, zapnij mi. O, dziękuję. Widzisz? I widzisz, wystarczyło się dla mnie trochę postarać. Zapięte dobrze. To teraz musimy to na kimś przetestować. No nie na mnie, na rybie zatestuj. Dobra. Elo, więc gościu. Zamknij oczy. Zamknij, no zamknij, no zamknij. Nie bój się, nic ci nie zrobię, to będzie super przyjemne. Nie. Serio? Nie. No we. A, to fe. No. I co, fajnie? Nie. No cóż, czyli że nie. Ale fajnie wygląda. Fajnie, nie? Stary, pa to. Ej, ja się zastanawiam nad jednym. Jak one z czymś takim się drapią za kolanem? Ja bym nie umiał, no cóż. Kolejne gadżety. Ja pierdolę, komecie dopiero 4 minuty minęło? Okaz kosztował nas 90 zł. A to, co jest w środku, to... Ohohoho, o stary, to jest zdalnie sterowana skolopendra. Skolopendry wyglądają mniej więcej tak, na rysunkach są przedstawiane mniej więcej tak i są dość straszne, uwierzcie mi. Szczególnie jak komuś tak wyskoczą pod nogi i to jest zdalnie sterowane. Zobaczmy, jak to jest wykonane. Okej, ma naprawdę dużo creepy nóżek. Ej, i to w całości się rusza i też robi taki dość creepy dźwięk, dobra? Okej, świeci, czyli powinno działać. Tu mamy jakieś tryby ABC, nie wiem do czego służą jeszcze. Więc zobaczmy, czy to już będzie działać. Tutaj włączamy. O, stary, oczy jej zaświeciły przez chwilę. O, widziałeś? Na czerwono. O, nie da się. Okej, to w ciemności może zrobić robotę. Spróbujmy teraz pilotem. Ło, ty ona do mnie, tak? We, w drugą. O, 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 teraz lepiej, teraz... Dobra, to jest zajebiste. To jest akurat dobre. To mi się podoba. To jest fajny gadżet. To jest jedyny gadżet, który ma sens. O, stary, ale creep! No dobra, ale czym jest tryb B na pilocie? A, wtedy nic. Chodźcie to przetestować po ciemku, tutaj, na większej przestrzeni. Gasimy światło. Stary, te oczy w ciemności, okej. Okay. I zobaczmy, czy pojedzie. Uwaga. O, rozpędza się. Ty, jedzie i to po wykładzinie. O, Przemo, do... Nie, no, gdyby coś takiego Dagmara włączyła w nocy, to prawdopodobnie wyleciałaby k***a przez balkon. Jazd. Dobra, zawracamy. Okej, okay. Wyświetleń. Po wykładzinie jedzie trochę wolno. Chodźmy 62. Na korytarz. Tu będzie trochę jaśniej, ale tu mamy płytki. Okej, okay. Jedziemy. O, i tutaj trochę się ślizga, ale... Ło! Tu jedzie szybciej. Jednak najlepiej daje sobie radę... Po stole, weź idź ode mnie. Przemo, a wiesz, jakie jest najstraszniejsze stworzenie morskie? Na przykład orka. No i znowu od orków wyzywasz, tak? Nie, rekin, rekiny są straszne i to jest rekin. Taki, który pożera mózg, serio. A to, co jest w środku, to... Ho, ho, ho. Stary, spójrz, spójrz na te czerwone, wściekłe oczy i na te wielkie zębiska. To jest prawdziwy rekin i ten rekin coś robi. Potrzebujemy 3 baterii, żeby robił. Dużych, bo to dużo robi. Jaka wiksa. Dobra, oddawaj, oddawaj. Dość tej wiksy. No, na chwilę. Widzicie, i już Przemowi zjadło mózg. On teraz... Z odmóżdżony, ale jaja. On teraz jest w trybie melanżu. Takiego bezmózgiego melanżu, bo mu rekin zjadł. Ale jak widzicie, Przemo doskonale się bawi. Otroluje. To jest niemożliwe, otroluje. Ty, a ja mam na to jeszcze jeden patent, jak można wykorzystać tę płetwę. Pato, pato. Odpalam i... Au, 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 no co, oddałem mu, on zaczął. Nie śpi, do tego segmentu będziemy potrzebowali żółtych napisów, okej? Okay? No bo tu jest teoria pod żółte napisy. Przynajmniej jedna z grup takich teorii, a będzie to teoria o kosmitach. Bo wiecie, kosmici istnieją, serio, i jednego z nich... Jem na streamie. Okay. I ta kosmiczna paka nie była tania. Ona kosztowała 90 zł, ale to jest coś funkcjonalnego do pokoju. Ja pierdolę, ej, bez kitu. Złapać jakiegoś śmiecia na GTRP, najlepiej policjanta, radio i siedzieć z nim kurwa w bunkrze i puszczać mu każdy odcinek. Patrz teraz. Patrz teraz, mam dowód.
Widzisz? Mam dowód. Wszystko Smitha. Jak żywy. Zielony jest. Duże oczy są. Wygląda creepy i strasznie. Wygląda creepy i strasznie. I tutaj ma takie do zawieszania drewienko, chociaż pewnie też można na taśmie dwustronnej. I tu ma jeszcze te takie swoje małe, dziwne, kosmiczne rączki. One też mają takie drewienka z tyłu jakby coś. I to też zrobimy na taśmie dwustronnej. Bo to jest Kosmitha! Na którym można coś powiesić. Tak jak mówiłem, użyłem taśmy dwustronnej i teraz chodźmy go zamocować. Czemu mógłbyś mi teraz podstawić jakąś taką muzykę tajemniczą do teorii spiskowych kosmosu? Dziękuję, ta będzie git. Tego dnia kosmici odwiedzili OX Studio i postanowili, że się nie przykleją. No nie, to się nie trzyma. I postanowili, że osiądą na klimatyzatorze. A ich zielony łapska przejmie kontrolę nad mieszkańcami tego przybytku. Ja pierdolę! Dobra, ale to byłbym to wypala, miałbym tu dinozaura. Łeb T-Rexa. To jest akurat, to jest drugi spoko gadżet. Łeb T-Rexa na klimatyzatorze. To jest git, git, to jest git. Wygląda w sumie. A i tak całkiem serio, co do czegoś służy. Na przykład mogę wziąć słuchawki Przema i zawiesić mu je o tu na ręce i wtedy one sobie wiszą. Albo o tu na głowie i tutaj wyglądają doskonale. Tu można sobie powiedzieć jakąś kurtkę albo cokolwiek. No wspaniały jest to Kosmitha, muszę przyznać. Powiem ci, że on wygląda w tych słuchawkach bardzo podobnie do ciebie. Wy jesteście jakoś spokrewnieni, Przemo? Myślę, że do mnie mówisz, chciałem walkę go zmieć. No weź, nie obrażaj się! Ta paczka przemocy, ja się pomyliłem i mówiłem, że ona z kosmosu, nie? No. To ona skądinąd przyszła. Skąd? Z podłogi. Z windy do piekła. Tak. Tak! To jest paczka z piekła, ona przyjechała windą z piekła i ta przesyłka kosztowała nas 84,39. Ale nie ironicznie, jest niewykluczone, że to jest... Widzowie, jak chcecie jutro dostać bliki na leczenie, to piszcie oczywiście do Tuszola na Instagramie. Bo on teraz ma swoją klinikę i ma zniżki. Siemka potrzebuje na leczenie stówkę. Wysyła, serio wysłał, mi dzisiaj wysłał. To jest jedna z tych rzeczy, z których serio będę korzystał, bo wyglądała dość fajnie. I służyć będzie do jednego z najbardziej piekielnych czarnych napojów, bo jest to kubek na kawę, który ocieka złem i wygląda jak karton po bardzo złym mleku. Ej, to wygląda serio mega spoko. Evil Inside, zła czarna kawa. Tutaj Nutrition Facts, co tu jest napisane? A, zamiast białka, węglowodanów i kalorii macie Darkness 100, Sunshine 0, Witchcraft 666, oj, Boring 0, Strange 100, Unusual 100. Genialne! Fajny detal w sumie. O nie! Ulubione szatana! No z tym trochę przegieli. Ale patrz, patrz! Ja pierdolę, ale jaja. Czy to jest top content? Jest mała, słodka, czarna owieczka. Zupełnie taka jak na naszym... Ale ja wolę to niż te opowiastki o miłości. Ekranie. Tak, jeszcze mały łyczek dla testów. Zobaczmy, czy ten czarny napój będzie się z tego wygodnie piło. Wasze zdrówko? Jest wygodnie. Mrocznie, ale wygodnie. O, i tak mi się nie wygazuje. W sumie? Nie głupie. Ty, patrz, ja myślałem, że to prawda. Miśka. Miśka, ja cię lubię, Miśka. Pluszowy. Ty się boisz psów trochę, nie? No, zależy których. Słuchaj, ja mam coś też pluszowego. Co takie psy? Wszystkie psy i nawet gości w waszym domu perfekcyjnie odstraszy. I kupiłem kilka różnych wersji. Więc prawdopodobnie to będą najbrzydsze i najstraszniejsze pluszaki, jakie kiedykolwiek widzieliście w życiu. Od razu mówię, mamy trzy różne. Ten kosztował 16,50, ten 17,80, a ten... Ja po tym live muszę polać z nosem oczy. 28,40. Więc lecimy od najtańszego. Prezentuje się tak! I nie wiem, czy kojarzycie uniwersum, ja tak nie do końca, ale to jest podobno z jakiegoś Zunomali? Nie wiem, mówicie coś przy... Może będzie biegł dzisiaj. Ale patrz, on wygląda faktycznie creepy. Drugi jest fajny, bo ten przypomina mi trochę BDF, czyli labelu słonia. Ja pierdolę! Full Metal Alchemist, to też jest dość straszne, jak ktoś oglądał, to wie. A wygląda, uwaga, uwaga... Właśnie tak! Ej, no powiedzcie mi, że nie przypomina wam trochę klimatem tego, albo tego. Fikola, dziękuję, suba. Dość fajny i ta liczba oczek. Duża liczba oczek jest z jakiegoś powodu strasznie creepy. Trzeci to coś, co młodsi widzowie albo tacy, którzy grają w gry, będą kojarzyć, bo to jest coś z uniwersum Poppy Playtime i to jest kot Cat Nap, ale jest fioletowy. Ej, dobra.
ten kocur jest creepem. Ej, on jest duży. Kurczę, ej, nieźle to wygląda. Tu taki przeszyty. Ej, to mi przypomina nasze bluzy, które kiedyś mieliśmy model Bedas, nie? To trochę te przeżycia w tym klimacie. Nara. I, dobranoc. No powiem tak, psy zazwyczaj nie boją się kotów, ale ten... Hadzia! Haha, może zostać przez niego pokonany. Jeszcze ci mało? To masz jeszcze! Hadzia! Ja pierdolę, zaś ta miśka bita! No dobra, dwa pozostałe nie były najlepsze. Tak czy siak mamy nowe, piękne pluszaki. Na naszą studyjną kanapę. Wyglądają idealnie. Karton! O nie! Patrz, stary, przyszło ubite! Bez jednego palucha! Najgorzej! Gdzie on w ogóle jest? Ja go nie widzę w środku. Pewnie jakiś, kurczę, ktoś po tym skakał. No... No nie, nie! I w ogóle porównaj sobie te łapy do tych łap. Nie wiem, z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to są grubsze. Patrz, palce mają grubsze, te mają takie cieniutkie jak nitki. No... To już może bardziej trochę podoba... No nie no, tutaj też wyglądają te palce na takie cienkie, nie? No ja nie wiem, coś mi tutaj nie gra. Chyba zostałem skamet. No, nie ma szans, żeby ten kciuk coś utrzymał. Ale okej, może to jest do chińskich książeczek. Ja kupiłem za 59 zł chińską książeczkę, która powinna być specjalnie do chińskich łapeczek. Może, nie wiem, zobaczmy. O, i uprzedzam, ta chińska książeczka powinna wyglądać mniej więcej tak i powinny być straszne obrazki w środku, więc może być fajna, może być fajna. Uwaga, uwaga, powinna mieć skórzaną okładkę. Już to widzę. Czekaj, nie. Nie, nie. Spójrz tu, spójrz na tą okładkę. Ona wygląda jakby była w 3D, jakby była zarąbista, nie? No. A teraz spójrz na tą okładkę. Jakieś ucho. Wolę se jazzgiem pleta wsadzić, niż to oglądać. Właśnie w pierwsza łyżki sięgają do ryja. No nie. Więc wiecie, co w tych dwóch przedmiotach jest najstraszniejsze? Otóż jest to jakość ich wykonania. Jakość wykonania jest bez... Ja pierdolę! Obiecuję, że już nie włączę. Tylko, że są jeszcze zakazane gadżety. O, jest. Co ty robisz? No, gadżety na dzisiejszy odcinek przyzywam. Nasza stedoria! O, udało się, ale tak całkiem serio. Te gadżety oczywiście nie pochodzą z wnętrza piekła. One pochodzą z o wiele bardziej mrocznego miejsca. Z internetu. I niektóre z nich mogą wzbudzać w was niepokój. Inne będą dziwne i groteskowe, a jeszcze inne będą tak creepy, że z pewnością wielu z was przyprawią o ciarki na plecach. Bo to, co jest we wszystkich tych paczkach, wzbudza wiele obaw i wątpliwości. A to dlatego, że w dzisiejszym odcinku testujemy... To... Widziałem to. Ale jakby ci pokazał fakturę, wiedziałbyś, dlaczego tak jest. Tyle, to możecie załapać na dość fajną rzecz. Taka nagroda za odwagę. Bo w tym odcinku w kilku losowych momentach ukryjemy klauna, rączkę i nietoperka z takimi właśnie plakietkami. Na plakietkach będą trzy części tajemniczego kodu. Jeżeli skompletujecie kod w całości, otrzymacie 10% tylko po znalezieniu item nietoperka. Następnie dodacie dowolne Ma taki sklep? O, kurwa, dobra. O, kurwa. Skadi. Ja pier... Koniec gadżetów, kurwa? Tu nie można zamówić jakichś p***nych rzeczy z AliExpress?